Przechodzimy do punktu następnego porządku obrad. Są to odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę pana zastępcę burmistrza o udzielenie odpowiedzi, ale jeszcze chwileczkę panie burmistrzu poinformuję tylko, że wszystkie odpowiedzi z poprzedniej sesji są dostępne na BIP-ie. Proszę bardzo panie zastępcę burmistrza. To proszę państwa, zacznijmy od tego, od próby połączenia się z panem doktorem Sławińskim, bo miał być połączony, nie wiem, panie dyrektorze, czy pan słyszy nas? Łączy się pan dyrektor. O, to pozwólmy na początku panu dyrektorowi. Dobrze, to się bardzo, panie dyrektorze. Dzień dobry państwu. Dziękuję za udzielenie mi głosu i za próbę jakby udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Zacznę od pani radnej Ochmańskiej, która dopytywała o fotowoltaikę w Miszkowicach. Otóż sytuacja w Miszkowicach na świetlicy wygląda następująco. Jak rzeczywiście piec elektrodowy, jest założony już od listopada, natomiast rzeczywiście już istnieje na dachu panele fotowoltaiczne. Wszystko działa w najlepszym porządku, natomiast nie możemy go włączyć, ponieważ cały czas czekamy na licznik dwukierunkowy. W momencie, kiedybym teraz włączył całą fotowoltaikę, to Tauron by odczytał jako sprzedał energię, a nie jako, że zakupił. Więc czekamy na założenie licznika. 30 dni już faktycznie minęło, a miał Tauron 30 dni na założenie tego licznika, więc ponawiam dzisiaj, wczoraj ponowiłem maila z przyspieszeniem założenia tego licznika. I być może dlatego ten czas jakby założenia tego licznika się wydłużył z uwagi na to, że zgłoszenie było na 9,75, tam jakiś błąd był, natomiast rzeczywiście instalacja liczy 9,88 moc paneli, ale to było zaraz poprawione w ciągu tygodnia, także ten następny tydzień mija w poniedziałek, we wtorek, jeżeli być może, że Tauron liczy 30 dni do tego momentu. Natomiast jeżeli chodzi o część związaną z jarmarkiem tkaczy śląskich, drodzy państwo, to nie jest, no chciałbym troszeczkę zadać kłam tym wszystkim jakby informacjom, które docierają do państwa radnych. To nie jest tak, że pozostawiłem jarmark tylko i wyłącznie tym osobom czy firmie, która prowadziła gastronomię. Były osoby, które sprzedawały swoje wyroby jako rękodzielnicy i rzemieślnicy. Wśród tych osób również były takie jednostki, jak na przykład delegacja z Ustki, która sprzedawała również swoje ryby. Tutaj nie było problemu ze sprzedażą. Przy takich, czy też właśnie pani, która zbierała na bezdomne, czy też w jakiś sposób pokrzywdzone zwierzęta, jak psy i koty, i sprzedawała ciasta i również nawet watę cukrową. Ja, jak podpisując umowę, w tej umowie są również odstępstwa, i mógłbym wpuścić różnego rodzaju podmioty. I rzeczywiście tak było, tak jak państwu właśnie przed chwilą powiedziałem, wpuszczałem podmioty jakby zapleczem, to tak się wyrażę. Tutaj rzeczywiście Rada Sołecka, jak i zgoda, zwróciła się do mnie o sprzedaż bigosu. No tutaj jeżeli chodzi o bigos, to nie mogłem dopuścić z uwagi na to, że właśnie ten gastronom się główny nie zgodził, z uwagi na to, że sam sprzedawał bigos. I sam zaproponowałem Radzie Sołeckiej zgodnie, żeby zrobiły pierogi i zaczęły sprzedawać. Pani sołtys powiedziała, że porozmawia z pozostałymi członkami zespołu, jak i z Radą Sołecką, w sumie nie dostałem zwrotnej odpowiedzi, więc zrezygnowały. I to ja wyszedłem z
jakby naprzeciw Radzie, żeby zrobiły pierogi i również sprzedawały na jarmarku. Więc troszeczkę głosy, które mówią o tym, że ja tak naprawdę nikogo nie puściłem na teren jarmarku, żeby sprzedawali swoje wyroby, czy tam, czy Rada Sołecka, czy zgoda, to nie są zgodne z prawdą. Fakt faktem, że również Straż zwróciła się o sprzedaż piwa i tutaj również nie mogłem, czy też główny gastronom nie zgodził się na wprowadzenie tego piwa, ponieważ no, jeżeli chodzi o takie wyroby, jak te wyroby, które on sprzedawał, to nie mogłem doprowadzić, czy on nie chciał, żeby dwa podmioty sprzedawały ten sam produkt. Natomiast miałem alternatywę dla straży i jakby wyszedłem naprzeciw strażakom i chciałem, bo w projekcie zresztą była pozycja związana z kierowaniem ruchu i były zabezpieczone w tym projekcie pieniądze dla strażaków. Natomiast strażacy odrzucili propozycję, a te pieniądze tak naprawdę mogli wykorzystać na swoje cele statutowe. Także jak dla mnie po prostu to... No ja tak naprawdę jestem też zszokowany tą sytuacją, która miała miejsce podczas jarmarku, bo rzeczywiście strażacy w ogóle nie chcieli w żaden sposób pomóc przy jarmarku. Były jakieś tam małe odstępstwa i niektóre osoby, ale już po prostu po cywilnemu pomagały w jakiś sposób przy jarmarku, natomiast strażacy rzeczywiście nie. No, tak jak mówię, no, rzeczywiście nie wpuściłem strażaków do sprzedaży, natomiast alternatywą było kierowanie ruchem podczas jarmarku w Kaczy Śląskiej. Ale jakby strażacy nie pomogli w tej sprawie. Chciałbym również Państwu przypomnieć, że w tym roku w Chełmsku Śląskim odbyły się dwie imprezy, duże tak naprawdę imprezy. Pierwsza impreza były to warsztaty dawnych zawodów, które odbywały się 19 czerwca i tak naprawdę podczas tych warsztatów zarówno strażacy, jak i Rada Sołecka, jak i Zgoda sprzedawały swoje produkty. No szkoda, że wówczas, no, że też nie pochwalili się strażacy, jak i Rada Sołecka, jak wyglądała nasza współpraca. Natomiast teraz w momencie, kiedy jakieś są ograniczenia, to przychodzą i jakby no, negują całość jarmarku. No naprawdę ja czuję się troszeczkę pokrzywdzony tą sytuacją. Rozumiem również strażaków, że czują się pokrzywdzeni, ale nie było to moim złym zamiarem. No, chciałem w jakiś sposób również, żeby zarówno Rada Sołecka, jak i strażacy uczestniczyli, jednak jakby nie zgodzili się na taki rozwój spraw. Dziękuję panu dyrektorowi. Widziałem tutaj pani radna Aldona Ochmańska się zgłaszała. Bardzo proszę. Panie dyrektorze, ja mam takie pytanie, bo rozumiem, że piec nie działa, że nie ciągnie energii w tej chwili. W tej chwili nie działa, piec nie ciągnie, nic nie jest pobierane z energii. Okej, to ja mam prośbę, bo naprawdę wiele osób mnie tutaj atakuje w temacie tej fotowoltaiki i w ogóle ogrzewania na świetlicy. Szykują się chyba na początek jesieni pracami na świetlicy. Proszę bardzo o monitorowanie tego, to przyłącza, żeby to zrobić z tym klikiem wykierunkowym, żeby to wreszcie ruszyło, póki jeszcze słońce jest, bo zaraz będzie... Zrobię wszystko, żeby w następnym tygodniu ten licznik dwukierunkowy się pojawił na świetlicy, żeby już ta fotowoltaika działała w pełni. Dziękuję ślicznie. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Czy do pana dyrektora? Proszę bardzo, pani radna Ewa Garbień. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie dyrektorze, ja nie chcę tutaj polemizować z panem, kto kłamie, bo to nie o to chodzi. Panie gotowe były też nawet wykupić te stragany za te 50 zł, tamtą cegiełkę zapłacić, żeby mogły to robić.
ale niestety, odkąd to jest drugi jarmark przez państwa prowadzony i kiedy pieczę nad tym jarmarkiem ma dom kultury, czyli pan, to jest zawsze coś nie tak. Sytuacja naprawdę była nieciekawa, rozgoryczone osoby są niezadowolone, bo to jest nasz jarmark w Chełmsku i uważam, że nasi mieszkańcy, nasze stowarzyszenia powinny mieć pierwszeństwo. Na tym koniec. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeśli mogę jeszcze ad vocem. Proszę, panie dyrektorze. Dziękuję. Pani Rado, naprawdę rozumiem tę odsłonę jarmarku. Może pani miała zastrzeżenia, ale poprzedni jarmark, z tego co pamiętam, to właśnie strażacy i obsługiwali tę imprezę. Natomiast w tej chwili przy projekcie no też różne były projektowe obostrzenia, że tak się wyrażę. No, każdy musiał mieć sanepidowskie książeczki i tak dalej, także to też nie mogło być, odbywać się tak jak poprzednim jarmarkiem, gdzie ten jarmark nie był prowadzony drogą projektu, czyli pieniędzy Unii Europejskiej. Dziękuję. Proszę bardzo, ad vocem radna Ewa Garbień i później radny pan Piotr Wiktorowski. Panie dyrektorze, przecież ten jarmark zawsze był prowadzony z pieniędzmi Unii Europejskiej, ale tak jak mówię, odkąd wy przejęliście tą pieczę, jest ciągle nie tak. Jest po raz kolejny coś nie tak. Ludzie mają pretensje, mają żal, są rozgoryczeni. No i trzeba chyba coś następnym razem, trzeba jakoś to przemyśleć, rozsądnie porozmawiać z ludźmi, bo ja też uważam, że to jest, skoro to jest nasz jarmark, to my, nasze społeczeństwo powinno być pierwszeństwo. Jeśli mogę, to może, bo pani cały czas mówi, że coś jest nie tak, ale może pani konkretnie powie, co było nie tak, no wtedy jakby odniosę się do tego. No już mówiłam, bo pan nie słyszał. Mówiłam, że zespół Zgoda chciała sobie wypracować jakieś pieniążki, bo zaplanowały, że sobie kupią jakieś spódnice za to, no ale niestety chciały, nawet gotowe były zapłacić za, tak jak mówię, te 50 zł czy tam ileś, żeby mogły sprzedać, no ale niestety pan na to nie wyraził zgody. Nie mówię o strażakach, bo skoro rzeczywiście pan tak powiedział, że oni chcieli sprzedawać piwo, No to siła wyższa. Może rzeczywiście jakiś tam kontrakt obowiązywał, ale tutaj czy Rada Sołecka, no naprawdę jest im strasznie smutno i przykro. I na przyszły rok, na przyszły raz trzeba po prostu ponieść, nie ponieść konsekwentnie. Chciałam powiedzieć, że po prostu trzeba rozmawiać z tymi ludźmi, bo skoro to jest w Chełmsku, no to my mamy mieć pierwszeństwo. O to naszym ludziom i naszym paniom chodziło. Tak jak wcześniej powiedziałem. Panie dyrektorze, ja już udzieliłem wcześniej głosu panu radnemu Piotrowi Wiktorowskiemu. Później będzie pan radny Rafał Czura i jeszcze pan radny Mariusz. Teraz proszę pan radny Piotr Wiktorowski. Witam serdecznie, dziękuję panie przewodniczący, panie dyrektorze. Chciałbym zapytać, mówił pan, że nie było jakby współpracy ze strażakami. Ja się pytam, czy były uzgodnienia z komendantem gminnym, z panem Ryszardem Migdalskim, bo akurat tylko moim zdaniem to komendant gminny powinien jakby, myśmy nie słyszeli, żeby komendant gminny mówił o jakiejś współpracy, czyli najprawdopodobniej chyba pan się nie zwrócił do komendanta gminnego o jakieś potrzeby współpracy odnośnie wykonania jarmarku, bo takie zawsze były uzgodnienia z komendantem gminnym, ze wszystkimi 6 jednostkami i uzgodnienia brzmiały w ten sposób. Gdzie w danej miejscowości jest impreza, inne jednostki zabezpieczają w tej miejscowości daną imprezę. I mi się wydaje, że to uzgodnienie jeszcze nie zostało nigdy anulowane i najprawdopodobniej, proszę mi odpowiedzieć, czy pan się zwrócił o taką współpracę. Ja tylko w celu uzupełnienia pani radny Piotrze, że komendantem gminnym jest pan Piotr Rybak na chwilę obecny. Proszę bardzo, pan dyrektor. Nie, panie przewodniczący.
nie ma komendanta gminnego pana Rybaka. Pan Rybak jest komendantem ochrony przeciwpożarowej, ale tylko na rzecz urzędu. Komendantem gminnym dalej w strukturach OSP jest pan Ryszard Migdalski. Proszę nie mylić, może właśnie państwo nie znacie tych struktur, panie przewodniczący. Zostało tutaj to pana wprowadzone w błąd przez najprawdopodobniej urząd, ale nie ma czegoś takiego jak komendantem gminnym, żeby był pan Piotr Rybak. Dobrze, dziękuję. Dobrze, po prostu pan wytłumaczył, już wiem. Także dziękuję bardzo, panie radny. Jest, proszę bardzo. Teraz tak, panie dyrektorze, bardzo mocno ludzie interweniowali do nas, do radnych, o brak zabezpieczenia policji przede wszystkim, że burdy w sobotę odbywały się w każdym kąciku. Proszę tylko jeszcze wypowiedzieć, dlaczego do tego doszło, że było takie słabe zabezpieczenie właśnie policjantów. Dziękuję. Dziękuję. Tak jak mogę, tak, panie przewodniczący, tak? Bardzo proszę. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o Ryszarda, o pana Ryszarda Migdalskiego, to nie zwróciłem się do niego, ponieważ też pierwszy raz usłyszałem, że pan Ryszard Migdalski jest od tego za to odpowiedzialny. Natomiast z innymi osobami się kontaktowałem i nawet z różnymi jednostkami OSP, zarówno w Nieruszowie, nawet w Sokołowsku, w Marciszowie, wszystkie OSP zostały odzwonione z uwagi na to, że kilka dni przed jarmarkiem została jakby odrzucona wcześniej złożona oferta. Policjanci mieli wcześniej prowadzić również kierowanie ruchem. Natomiast w momencie, kiedy mają interwencję, to te zabezpieczenia jakby idą w dalszą interwencję, nie tylko u nas podczas jarmarku, ale też na terenie powiatu, to również te jednostki są kierowane na interwencję. Natomiast burdy i walki w każdym kącie jarmarku, to po prostu to ja widziałem tylko jedno zamieszanie, które było zaraz przy Domu Kultury, natomiast pierwsze słyszę o kilku jakichś wybrykach i tak naprawdę nie wiem, skąd to się wzięło, no bo tak naprawdę to mieszkańcy powinni odpowiedzieć chyba, dlaczego wstrzymają jakieś bijatyki, a nie ja, bo ja tak naprawdę żadnych burd. Impreza była zabezpieczona przez policję, jak i przez ochronę i cała impreza była chroniona, tak, zabezpieczona. Moim zdaniem tylko ta jeden przypadek, o którym pan mówi, nie jest powodem, żeby mówić, że impreza była źle zabezpieczona. Proszę bardzo, adwokatem radny Piotr Wiktorowski. Panie dyrektorze, ma pan jeszcze szansę szybko przeprosić mieszkańców, bo jak pan nie wie, to dlaczego pan mówi, że to mieszkańcy burdy właśnie tutaj wszczynali? Niech pan szybko przeprosi, jak pan nie zna osób, którzy właśnie przyjechali tutaj, burdy wszczynali, to jest po pierwsze. Po drugie, panie dyrektorze, jeszcze nigdy w życiu za poprzednich tutaj autorów jarmarku nie było tak, że policjanci pełnili służbę tutaj na jarmarku. Oni byli poza służbą powiatową. Nigdy tak nie było. Zawsze byli to poza służbą, ewentualnie były patrole do wsparcia, jak nie mieli innych interwencji. I tutaj było zaniedbanie po stronie organizatora. Jak zwał, tak zwał, ale taka była prawda. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj jeszcze udzielałem głosu panu radnemu Rafałowi Czurze i później pan radny Mariusz. Proszę bardzo, radny pan Rafał Czura. Ja tylko tutaj nadmienię do wypowiedzi pana radnego Wiktorowskiego, że faktycznie policjanci w edycjach uprzednich byli poza służbą z bardzo prostej przyczyny, bo formalnie ostatnie edycje były organizowane formalnie przez Urząd Miasta, czyli przez gminę Lubawka. I wtedy też z projektu unijnego można było policji wypłacić pieniądze za dodatkową jakby służbę. W tym momencie jako MGOK, jako jednostka kultury, my
mając pieniądze z Unii Europejskiej, fizycznie nie mogliśmy wypłacić policji tych pieniędzy, ponieważ policja z ustawy ma możliwość tylko i wyłącznie przyjmowania pieniędzy od na przykład Urzędu Miejskiego, gminy, czy też od powiatu. Także to jest taka, dlaczego to wyniknęło, tak? To jest, to faktycznie tutaj pan radny ma rację, że były takie patrole niezależne, ale to wynika właśnie z tego, że myśmy nie mogli formalnie z tego korzystać. Ale ja też tutaj do pytania pani Ewy Garbień, też uzupełniając troszkę dyrektora, jest taka sytuacja, że faktycznie te projekty unijne są i te pieniądze z projektów unijnych są, i to no niemałe, można rzec, z tym, że jest bardzo ważna rzecz, że projekty unijne nie pokrywają wynagrodzeń dla artystów. I żeby znaleźć pieniądze na artystów, na występujących tutaj na scenie, i żeby ten jarmark jakkolwiek przyciągnął ilość osób no, zadowalającą i wystarczającą, trzeba było tych środków szukać z każdego możliwego źródła, tak? No i takim źródłem właśnie było to odsprzedaż placowego, ale tutaj już zapowiedziały środowiska te zaangażowane we wcześniejsze edycje jarmarku, że chcą się też spotkać w najbliższych tygodniach i porozmawiać o tym, żeby ten przyszły jarmark już był jak najbardziej zadowalający dla wszystkich stron, żeby można było i gwiazdy zaprosić, no i żeby też to było atrakcyjne dla przybywających. Także jako MGOG myślimy, że na kolejna edycja już będzie taka, że wszyscy będą bardzo zadowoleni. Dziękuję bardzo, uznaję to jako odpowiedź pana dyrektora. Proszę bardzo, pan radny Mariusz Brzyzny. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie dyrektorze, a ja tutaj w imieniu mieszkańców też dostawałem takie informacje odnośnie tego niedosytu zaproszonych gości wieczoru, czy gwiazd wieczoru, jak zwał, tak zwał. Wiemy, o kogo chodzi. Wie pan, o co mi chodzi? Proszę mi powiedzieć dzisiaj na tej sesji, ile kosztował Iwan Komarenko, opłata jego koncertu, ile kosztował występ Mariusza Szczygieła. Do czego zmierzam? Mamy tutaj zdolną młodzież, która nie tylko pięknie tańczy w Kwiatuszkach Gnu, co za to cześć i chwała, bo też tam ich wspieram i jak mogę, to pomagam, ale czy nie można by było skorzystać z dziewczyn, które też pięknie śpiewają u nas, są naszymi wychowankami z naszych terenów, wszyscy ich znają. Proszę zobaczyć, co było z Kami, jak Kami wyszło na scenę. Ludzie śpiewali, ludzie się bawili, ludzie tańczyli, bo wiedzieli, że to są nasi ludzie. Zespół Sahel, niech dyrektor powie, w jaki sposób został potraktowany. Powiem dyrektorowi tylko tak, że zespół Kami, to między innymi ja do tego się przyczyniłem, żeby wystąpiły dziewczyny, bo nawet nie chciały wystąpić za to, co pan zrobił z nimi na tych warsztatach rękodzieła. Pan dobrze wie, o czym ja mówię, nie? Proszę mi powiedzieć tylko, dlaczego to tak się stało, a nie inaczej? Czy musiały być te gwiazdy? Dobrze, proszę odpowiedź, tylko ja przypominam państwu, co mówię na początku sesji. Pytania zadajemy w punkcie pytań i interpelacji. Widzę, panie Andrzeju, już mam SMS-a, zaraz panu, panie radny udzielę teraz panu głosu. Proszę, pan dyrektor. Tu jeszcze chciałbym, skoro mam głos i korzystam z przywileju jeszcze cofnięcia się do poprzedniego pytania pana Wiktorowskiego, no może nie tyle co pytania, ale stwierdzenia. Chciałbym wrócić rzeczywiście do tej odpowiedzi, że nie tyle do mieszkańców, ale do tych osób, które wstrzymały buty, i cofam tamte wyrażenie, bo powiedziałem rzeczywiście do mieszkańców, bo rzeczywiście nie wiem, kto wstrzymał te burdy. I tu cofam i mówię do tych osób, które wstrzymały. Poprawiam się. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie i zapytania do pana Mariusza Brzyznego, tutaj wszystkie te projekty są prowadzone nie tylko przeze mnie, ale są koordynatorzy wyznaczeni do tych projektów. I ci koordynatorzy współpracowali wówczas przy warsztatach ze stowarzyszeniami. I dosyć dobrze ta współpraca szła, dopóki
pewne stowarzyszenia zaczęły wyznaczać osoby jakby te, które mają wystąpić na scenie. I z uwagi na zamieszanie koordynator jakby nie wiem jak to nazwać, Dziękuję bardzo, proszę bardzo pan radny. Znaczy, no bo jeszcze nie skończyłem jakby odpowiedzi. Panie dyrektorze, udzieliłem głosu panu Andrzejowi, zaraz pan radnemu Andrzejowi też wszystkim, zaraz pan dokończył. Ja uważam, że pan zakończył. Proszę bardzo, pan radny Andrzej Paszkowski. Może wtedy będzie. Dziękuję, panie przewodniczący, wreszcie się doczekałem. Ale już część moich pytań została rozwianych. Jedna sprawa to już to, co poruszyli moi poprzednicy. I to pan trochę się teraz zreflektował tym, ale tą wypowiedzią o tym burdach w Chełmsku i mieszkańców Chełmska, to pan naprawdę obraża mieszkańców Chełmska. Robi pan z nich, nie wiem, jakichś chuliganów czy coś. I naprawdę to jest, teraz musi pan solidnie przeprosić tych mieszkańców. Jeśli, chyba że pan uważa, że Chełmsko to jest najgorszy element i Chełmsko czyni te burdy. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, znowuż mój poprzednik, pan radny z Brzyzny trochę mnie też wyprzedził, bo chodziło mi właśnie o ten zespół Sacher. Zespół, który jest miejscowy, który chciał wystąpić na tym koncercie w ogóle w Chełmsku, na tym jarmarku. Pan potraktował go, nie wiem, jak jakąś piątą kulę u nogi czy coś. Zaproponował im pan wypełnienie dziury na 5 minut przed koncertem. Oni pisali wyjaśnienie na Facebooku. Niech pan się do tego odniesie, bo to jest trochę nie fair, żeby lokalnych, nie wiem, niszczyć. Dziękuję. Dziękuję. Proszę panie dyrektorze, następne pytania. Proszę się ustosunkować. Tak jak wcześniej powiedziałem, cofnąłem tą wypowiedź związaną z mieszkańcami, tylko z osobami, które wstrzymały burdy. Także cofnąłem już wcześniej, przed chwilą to wyrażenie. Natomiast jeżeli chodzi o zespół Sakiel, drodzy państwo, no była taka sytuacja, kiedy właśnie zespół Sakiel wygrał program na dużej stacji, tak naprawdę można powiedzieć, że dosyć często, zresztą nie tylko za mojej kadencji, ale też w momencie, kiedy pracowałem w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, dosyć często i praktycznie zawsze na każdej imprezie zespół Sakiel występował na scenie. I już w pewnym momencie już były takie komentarze i głosy, że ten oprócz zespołów ludowych tylko i wyłącznie Sakiel występuje cały czas na wydarzeniach. No i w międzyczasie, w momencie kiedy już rzeczywiście zaczęliśmy wydarzenia organizować i jakby zapraszać już też inne zespoły, żeby prezentowały się na scenie, były takie imprezy jak Odnowa Wsi Dolnośląskiej, nie Odnowa Wsi, przepraszam, z pieniądze, które były z Urzędu Marszałkowskiego i również na przykład w Opawie Sakiel występował. No też nie możemy na wszystkich imprezach te same zespoły wyznaczać do śpiewania, no bo sytuacja z Sakielem wyszła rzeczywiście źle z uwagi na to, że program już był wcześniej ustalony i to nie było tak, że wyłatałem w jakiś sposób dziurę zespołem. Zostałem poproszony wręcz, żeby zaprosić, nie wiem czy to było celowe czy nie, w każdym razie zostałem poproszony, żeby zadzwonić do Sakiela i rzeczywiście tak było, że 5 czy 6 dni przed jarmarkiem zadzwoniłem, ale ten program artystyczny już był dawno ustalony, ale z uwagi na to, że mieszkańcy Chełmska właśnie prosili o występ Sakiela, no zadzwoniłem w ostatniej chwili, faktem, przyznaję się, że to było w ostatniej chwili, ale i być może, że błąd zrobiłem, bo w momencie, kiedy bym w ogóle nie zaprosił, to pewnie może ta sytuacja nie wyszłaby na jaw, natomiast w momencie, kiedy zadzwoniłem do zespołu 5 dni przed imprezą, to jakby zostaje w tym momencie ukarany. Dziękuję. Czy to już wszystko, panie dyrektorze?
Myślę, że tak, no bo... Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan zastępca burmistrza odpowiedzi na pozostałe zapytania. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi. Dziękuję. Proszę państwa, pan kierownik Kordziński też chciał odpowiedzieć, ale niestety te problemy z łączami spowodowały to, że odpowiedzi udzieli pisemnie. Ja się postaram na część pytań odpowiedzieć teraz. Czy może zacznę od pytań pana przewodniczącego. Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na ulicy Karkonoskiej Cmentarnej. Wydaje mi się, że to jest dobry, ciekawy pomysł. Sam tamtędy często jeżdżę i rzeczywiście tutaj zgadzam się, że jest ten problem i wydaje mi się, żeby to nam pomogło. Mieszkańcy by się przyzwyczaili już i nie musielibyśmy zmieniać organizacji na Święto Zmarłych. I wydaje mi się, że też ja bym proponował, nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, żebyśmy ten ruch zostawili od Lubawki do Bukówki, prawda, ulicą Cmentarną, tak jak jest w ramach Święta Zmarłych. Dokładnie, dokładnie w tym kierunku, tak jak jest właśnie, tak jak pytałem, tak jak, że od Lubawki kierunek do Bukówki, a tam... Ja to przekażę do wydziału, spróbujmy to zrobić, wydaje mi się, że to jest ciekawy, dobry pomysł. Tutaj o parku Wiatra to pozwoli pan pisemnie, bo już nie było tutaj pani Darii. Nie chciałbym tutaj czegoś pomylić. Jeśli chodzi o Stowarzyszenie Granica, to tak, wpłynął wniosek albo dzisiaj, albo wczoraj. Proszę mi wybaczyć, także tutaj już zapoznamy się z nim. Ten wniosek wpłynął. Próg zwalniający. Ta ekspertyza rzeczywiście też jest, bardzo długo trwa. Niestety jeszcze jej nie ma, tak? Problemy w wydziale. Mam nadzieję, że będzie no możliwie szybko. To natychmiast zostanie pan, państwo będziecie powiadomieni. Działania, jeśli chodzi o stok narciarski, to również tak jak ustaliliśmy studium wykonalności, są działania podejmowane w celu wyłonienia wykonawcy tego studium wykonalności. Przyjaciół żołnierza, też mam informację, że jest prowadzona zgodnie z harmonogramem, że ma się wyrobić tutaj wykonawca, nawet rozmawiałem z nim wczoraj, tak jak jest do końca listopada. Jeśli chodzi o, tutaj mam pytanie pana Mariusza Głoda o tą zieleń na Kamiennogórskiej, to jak najbardziej, no, tylko ja muszę spytać po prostu tutaj fachowców, jak najlepiej byłoby ten problem rozwiązać. Jeśli chodzi o te dzieci, to przechodzące do stołówki, to też chcę się skonsultować z tą strażą pożarną, żeby nie było żadnych wątpliwości i tutaj na piśmie panu odpowiemy. W dalszej kolejności mamy pytania pan Wiktorowski, Polski Ład. Trzy wnioski, jak wiecie państwo, złożone. Jeden na oczyszczalnię, modernizację oczyszczalni ścieków w Lubawce, to jest około 25 milionów. Drugi wniosek, przebudowa ulicy Kolonia w Chełmsku Śląskim wraz z infrastrukturą, to jest 5 milionów i wniosek, który zaraz właśnie omówię szerzej nieco, bo to będzie odpowiedź na pytania pana Zbrzyznego. Inwestycja wodociągowa, kanalizacja i wodociąg ulicy Sądeckiej Podhalańskiej w Chełmsku oraz Miszkowice, Jarkowice, drugi etap. To, co było wcześniej omawiane i to jest inwestycja na 13 milionów wyceniona teraz na szybko, nowe kosztorysy. I tutaj właśnie odnosząc się do odpowiedzi na pytania pana radnego Zbrzyznego, to tutaj użyjemy cyfr, dokładnych cyfr. Dofinansowanie z IPAW-u, czyli tak jak pan powiedział, 1 800 000, stanowiło 59% tej inwestycji. Tu proszę sobie to notować, 59%. Czyli my byliśmy zobowiązani, mamy zabezpieczony wkład własny w 41%, czyli 1 269 000. W międzyczasie, po spotkaniu, panie Mariuszu, po spotkaniu w Chełmsku Śląskim z mieszkańcami, bo to dofinansowanie z IPAW-u obwarowane było również warunkami, że musi się przyłączyć określona ilość mieszkańców. Na to nie mamy takiego wpływu. Gdyby się mniejsza ilość niż zadeklarowaliśmy wniosku przyłączyła, to nie otrzymalibyśmy
tego 1 800 000, tylko mniej. Czyli było spore zagrożenie po tym spotkaniu, gdzie mieszkańców było mało, są duże obawy o przyłączenie. A tutaj pojawił się w międzyczasie Polski Ład, gdzie, panie Mariuszu, 95%, proszę uważać, bo widzę, pan nie uważa i potem będą problemy. 95% jest dofinansowania, czyli ta inwestycja, którą planujemy na 13 milionów, to musimy zabezpieczyć wkład własny 663 tysiące. Czyli jak pan zauważa, mamy 600 tysięcy już zaoszczędzone w budżecie. I dlatego złożyliśmy do Polskiego Ładu, bo tam mamy 95%, powtarzam, i nie ma żadnych warunków, nie ma żadnych obwarowań, że musi się przyłączyć tyle osób bądź tyle. Robimy i przyłącza się ten, kto chce. Myślę, że tutaj wyjaśniłem i te cyfry wszystkich, mam nadzieję, przekonały. To nasz na ulicy Kamiennogórskiej, tutaj pani Iza pyta i o to pytał już wiele razy pan Mariusz, mi też już jest no, głupio odpowiadać, że następnym razem następny, ale niestety no, te problemy proszę mi wybaczyć no, w tym wydziale, bo to już ustaliliśmy, że zakładamy te znaki i te urlopy i braki kadrowe w wydziale tylko to hamują, ale jak najbardziej to jest, o tym temacie cały czas pamiętam. Kosztorys Browarna, tutaj też pani Iza pytała, no kurczę, dużo, bo to jest 33 tysiące, pani Izo. Wykonanie, to mamy zaproponowane przez jednego z wykonawców, żeby to z takiej żywicy epoksydowej, 3 centymetry, oczywiście też asfalt przed i za mostem, tak, bo to też, żeby to całość, wejście na most i zejście plus barierki, no 33 tysiące. Jeśli zaakceptujemy to, a to też musielibyśmy się szybko decydować, bo w tej technologii można to wykonać praktycznie tylko we wrześniu, bo tam są potrzebne temperatury powyżej, zdaje się, 8 stopni Celsjusza. Mamy tutaj zapewnienie od wykonawcy, że to właśnie bardzo dobrze się sprawdza na tego typu urządzeniach, podjazdach dla niepełnosprawnych mostach. No tylko dużo, no 33 tysiące, także tutaj głęboko się musimy zastanowić. Ja też chciałbym to zrobić, bo wiemy, że on jest w złym stanie, ta nawierzchnia. Słabo oznaczone miejsca parkingowe podczas imprez. To też się z panią tutaj zgadzam, że fajnie byłoby opracować coś takiego stałego, co moglibyśmy wykorzystywać cyklicznie i do miejsc może by się też mieszkańcy na przykład w określonych miejscach przyzwyczaili. Też przekażę ten temat. Wydaje mi się, że pomysł jak najbardziej dobry i do zrealizowania. Nie jest też, wydaje mi się, mega trudny. Polski Ład to nasz, jeszcze proszę. Tak, to chyba na tą chwilę wszystkie rzeczy, które tutaj byłbym w stanie odpowiedzieć. Jeszcze też prośba taka, przyłączam się do tego apelu pana przewodniczącego, pana Wiktorowskiego. Przekazujmy te rzeczy jak najszybciej do źródła, tak? Bo tak jak mówi pan radny, pan przewodniczący, no i tak wpłynie to pismo czy od rodziców dotyczące przedszkola, czy od mieszkańców powiedzmy do budynku ZGM-u i tak pan przewodniczący to przekieruje do burmistrz, a pani burmistrz do powiedzmy pana kierownika Kordzińskiego, czy do pana dyrektora Sławińskiego. Oczywiście jesteśmy jak najbardziej, jak pan powiedział obrazowo, pan Wiktorowski zbiera do koszyka, te informacje przekazuje, ale też spróbujmy poprosić tych ludzi, żeby też u źródła zgłaszali ten problem. Tylko tyle, nie, że ich tam chcemy odgonić, tak? Bo tego państwo jesteście, my jesteśmy państwo, ja to bardzo dobrze, doskonale rozumiem. Ale skracamy drogę, przyspieszamy, wydaje mi się, rozwiązanie tej sytuacji. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Mariusz Czyzny. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie zastępco, ja tutaj się z panem do końca nie zgadzam, bo pan tutaj twierdzi i twierdził od samego początku, jakżem walczył o wodociągi, co za pierwszym razem wniosek z odpadł, tak, z przyczyn formalnych.
i pan zapewniał, że 85% będzie dalej i nie będzie mniejsza kwota dofinansowania, a tutaj się dowiaduje, że 59%. To pan zapewniał przy nas wszystkich. Druga sprawa, pan twierdzi, że w międzyczasie pojawił się Polski Ład. Dziwnym trafem ten Polski Ład trafił się dopiero w miesiącu lipcu, a już w miesiącu kwietniu nie było żadnego odzewu i żadnej odpowiedzi do IPAW-u. Czym to było spowodowane? Na jeszcze jednej sesji zadałem proste pytanie. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku, czy została podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji? Jest odpowiedź z 21 maja 2021 roku. W związku z trwającą procedurą do podpisania umowy na realizację zadania pod nazwą rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej podhalańskiej dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2012 trwa analiza zapisów wyżej wymienionej umowy pod kątem wykonalności zadania w zakresie uzyskania obligatoryjnych wskaźników produktu i wskaźników rezultatu, które będą miały wpływ na terminowe wykonanie inwestycji i jej właściwe rozliczenie. Umowa zakłada zakończenie inwestycji do końca bieżącego roku. Jaka umowa? O jakiej umowie mówimy, jak pan tutaj już wiedział, że tej umowy nie ma, a podpisuje mi pan 21 maja 2021 roku. No ludzie, bądźmy poważni. To nie jest lizak, to jest inwestycja na prawie 2 miliony. To są wodociągi, to jest kanalizacja, panie zastępco. A pan mówi, że ja pana nie słucham. Dziękuję bardzo. Czy pan zastępca burmistrza chciałby się odnieść? Tak, ja tylko chciałem powiedzieć, że pan Mariusz zadając to pytanie i odczując moją odpowiedź, sam odpowiedział na zadane pytanie. Także nic więcej nie mam do dodania podczas to, prócz tego, co zapisane było w tym piśmie i tego, o czym dzisiaj powiedziałem. Cyfry mówią jasno. Także dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do pana? Proszę bardzo, pan radny Marek Szota i później pan radny Andrzej Staszkowski. Mam tylko jedno pytanie, właściwie chciałem się przypomnieć, bo w pytaniach tam prosiłem, żebyście państwo, chodzi mi o urząd, udostępnili ten wniosek Rady Rodziców nam albo czytali dzisiaj. Bo to nie o to chodzi, że inaczej, odniosę się do tego, o czym pan burmistrz mówił odnośnie tej skracania drogi. Pierwsze pytanie odnośnie ten wniosek, to nastąpiło ze strony pani przewodniczącej Rady Rodziców do dyrekcji przedszkola. I tam uzyskała, i to było w czerwcu, i tam uzyskała odpowiedź, że ten wniosek został przekazany do, no, do urzędu. Nie wiem, czy nie dzwoniła, no musiałbym się upewnić, ale w każdym razie do tej pory ten wniosek do pani przewodniczącej Rady Rodziców nie trafił. A ona twierdzi, że no, chciałaby mieć ten wniosek chociażby dlatego, żeby dołączyć gdzieś tam do dokumentu. I z tej przyczyny ja pytam o ten wniosek, już pytałem w czerwcu, teraz ponawiam. Dziękuję, proszę bardzo, pan zastępca burmistrza. Panie radny, ja pytałem dyrektora i prosiłem, bo tak jak widzieliście państwo, był tutaj, no uzyskałem odpowiedź, że po prostu nie jest w stanie na to odpowiedzieć. Zajmowała się tym pani dyrektor przedszkola, która no stan zdrowia jej teraz nie pozwala na uczestnictwo, czy jest już na tym rocznym urlopie zdrowotnym i on udzieli tutaj na piśmie tej odpowiedzi. Po prostu chce się zorientować dokładnie w tym temacie. No, taką uzyskałem informację. Ja tutaj nie... Mogę jeszcze ad vocem, panie przewodniczący? Proszę bardzo, panie radny. Bo tak naprawdę ja od pana dyrektora też uzyskałem odpowiedź, ale tam w tej odpowiedzi pisze, że właśnie ten wniosek został przekazany do państwa 24 czerwca. No, to dlatego no, drążę temat, no bo to jest dosyć ważne i dla mnie, i dla Rady Rodziców, i w ogóle dla rodziców. Także... Ja doskonale rozumiem, dlatego chciałbym tutaj czegoś przekłamać i dlatego przepraszam, że no, niestety nie udało się dzisiaj uzyskać tej odpowiedzi.
Ja tylko tutaj ad vocem do pytania radnego pana Marka Szoty, że na podstawie też tej opinii zostało wydane zarządzenie burmistrza, także no podejrzewam, że ten wniosek praktycznie gdzieś się znajduje, bo tak tam było w tym zarządzeniu. Proszę bardzo, pan radny Andrzej Paszkowski. Panie burmistrzu, ja tylko taką odnośnie tego, co tej kłótni przed chwilą, tej rozmowy, dyskusji na temat między panem a Mariuszem Strzyznym i to, co pan nam opowiada o tych wnioskach, o tym wszystkim, to tak przysłuchując się, to mi się wydaje, że pan trochę żartem mógłby nam pan wytypować numery doktorka, bo pan pół roku wcześniej wiedział, że nam się nie opłaca składać wniosku, podpisywać umowy z IPAP-em, bo za dobre numery, to byśmy uratowali ten budżet gminny. Tylu 15 radnych, jakąś tam kwotę złożylibyśmy się. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Mariusz But. Panie burmistrzu, chciałem się odnieść tutaj do propozycji, którą pan powiedział. Propozycja, czy zwał jak zwał, studium wykonalności projektu dotyczącego naśnieżania stoku narciarskiego. Próbuję zrozumieć metodologię myślenia tutaj teraz w urzędzie, bo to nie kto inny, tylko urząd składał wniosek na dofinansowanie inwestycji na stoku narciarskim. To pierw, według mnie, to pierw powinno zrobić studium, a dopiero potem składać wniosek. Bo taka sama sytuacja jest z wodociągami. Składa się wniosek, dostaje się dotacja, potem ma się pretensje do mieszkańców, że się nie podłączają. No troszeczkę to jest nie tak. Uważam, moje zdanie, że na dzień dzisiejszy, nie wiem, te studium może kosztować kilka tysięcy, kilkanaście, a może i kilkadziesiąt, bo to jeden Pan Bóg wie, ile firma weźmie za wykonanie takiego zlecenia. Według mnie najlogiczniejsze by było, tak jak rozmawialiśmy na spotkaniu, złożyć zapytanie ofertowe o naśnieżanie stoku. Będziemy widzieć, na czym stoimy, ile to kosztuje i jakie koszty poniesiemy. Tak jest moje zdanie w tej kwestii. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan adwocat, pan zastępca burmistrza. Panie Mariuszu, bo dzisiaj kilka razy musieliśmy, czy musieli niektórzy cofać swoje słowa, to ja też pana proszę, uważajmy, bo pretensje do mieszkańców, że się nie podłączają. Żadnych pretensji tutaj nie ma i nie było. Myślę, że pan tutaj źle to odczytał. Proszę, bądźmy tutaj uważni, bo to jesteśmy czuli na własnym punkcie. Uważajmy na uczucia innych. Powiedziałem tylko, że były wskaźniki w projekcie IPAW-owskim, w programie, które zobowiązują nas do przyłączenia i wtedy otrzymamy tyle dofinansowania, a nie mówię o pretensjach, bo ktoś się przyłączy albo nie, ma takie prawo i tyle. Żadnych absolutnie tu nie ma mowy o pretensjach. Wracając już do stoku. Proszę Państwa, sytuacja się zmienia, tak? No nie, czasami na dobre, jak w przypadku dofinansowania Chełmska-Śląskiego, czasami na złe, jeśli chodzi na przykład o warunki pogodowe. Tak, mamy te ulewne deszcze, tornada, nie mamy śniegu, czy mamy dużo mniej śniegu. Pamiętamy przecież obaj, jakie były zimy kiedyś, jakie są teraz. I studium wykonalności dzisiaj dlatego, żebyśmy podjęli w pełni świadomą decyzję tylko, bo tutaj pan Wiesław wcześniej odniósł wrażenie, prawda, że my nie chcemy. No nie opierajmy się na wrażeniach, uczuciach. Tutaj muszą twarde fakty i ekonomia zwyciężyć. I tak jak pani mecenas mówiła, opinie fachowców. Ja naprawdę, proszę Państwa, chyba nigdy nie mówiłem, że moja wiedza to jest najlepsza i jedyna. Bardziej ja się kieruję ku temu, żebyśmy wynajmowali fachowców z danej dziedziny i żeby oni nam doradzali. Że to będzie kosztowało? Z całą pewnością będzie kosztowało, ale chciałbym, wydaje mi się, że korzystając z opinii fachowca i myślę, że pan tutaj też nie jest przeciwny temu, no będziemy bardziej świadomi prowadząc daną inwestycję. Czy to nawet w sprawach powiedzmy małych dotyczących podjazdu, tak jak wszyscy się zastanawiają, może metalowy, może taki. Tak samo w przypadku dużej inwestycji, którą jest stok, jak to zrobić, żeby było dobrze. No, naprawdę to tylko tyle, proszę Państwa, tylko tyle. No. Jak są lepsze pomysły, oczywiście. Proszę bardzo, ad vocem radny Mariusz But. Panie burmistrzu, no dziwne jest to, bo sami złożyliście wniosek
na kanapę, na naśnieżanie, na parking, na wiele milionów. A teraz się zastanawiacie, czy to ma sens. Dziękuję bardzo. Tak, panie Mariuszu, ale też pan wie i wszyscy państwo, o czym już mówiłem kilka razy, że dowiedzieliśmy się, bo to też był taki gorący temat, te fundusze górskie. Państwo wiecie, pandemia, fundusz górski. I okazuje się, że pieniądze z tego funduszu możemy, i to nas też tak trochę wstrzymuje, możemy przeznaczyć na wszelkie cele inwestycyjne związane z potrzebami gminy, czyli również na wodociągi, na drogi. I tu mamy ogromny dylemat i po to są te wszystkie analizy, żebyśmy te pieniądze wydali jak najlepiej. I tu z państwem jak najbardziej się zgadzam, że stok jest potrzebny, że to nakręci koniunkturę jak najbardziej. Ale to też, jak na tym spotkaniu sobie powiedzieliśmy, że my dzisiaj, powiedzmy sobie uczciwie i szczerze, nie jesteśmy przygotowani do prowadzenia tego stoku, tak? Daleko, daleko jesteśmy od okej, jeśli chodzi o wiedzę fachową, siły, środki na prowadzenie. Ale oczywiście wszystkiego się można nauczyć, to też... Dziękuję bardzo. Widziałem, że się zgłaszał pan radny Piotr Wiktorowski, ale nie ma kamerę wyłączoną. Czy pan radny Piotr Wiktorowski mnie słyszy? Proszę bardzo. Udzielam panu głosu. Nie mogę. Jestem już? Słychać mnie? Tak, słychać. Panie burmistrzu, tutaj troszeczkę kuchnia, tak się nie zgadzam, bo wie pan co, no pani burmistrz zawsze powiedziała, że no nie możemy inwestować, bo grunty są nie nasze, leśne i tak dalej. Udało nam się te grunty pozyskać i teraz nagle możemy to, i teraz znowu nie inwestujemy. A tyle było przy każdych wyborach, że jak grunty nie nasze i dlatego nie inwestujemy. Więc to tutaj należałoby zrobić poprawkę z panią burmistrz, porozmawiać, dlaczego zmienia zdanie. Następne, bo tutaj było pytanie wraz z taką prośbą, ja tą mapkę tutaj przedstawiam. Ja mam mapę tej drogi na Górę Świętej Anny i mam propozycję. Czy można by było w poniedziałek, może jak będą mieszkańcy też tamtych terenów, o godzinie może 15:30, państwo pracujecie w poniedziałek dłużej, do spotkania i bym radnych też prosił o pomoc zainteresowanych, gdyby była taka możliwość na stronie radnych, aby pan burmistrz poinformował, czy moglibyście państwo spotkać, czy o tej godzinie lub może inne, jak państwo zaproponujecie. I jeszcze jedna bardzo taka sprawa, no bardzo, bardzo kuchnia przykra, bo wczoraj dostaliśmy zapewnienie, że jest zezwolenie na budowę, przebudowy szkoły i tak dalej, a proszę państwa, dopiero dzisiaj do powiatu wpłynął taki wniosek o zezwolenie, więc proszę to wytłumaczyć, bo ja, panie burmistrzu, no nie wiem, kto, z panem jeszcze nie złapałem tak dokładnie za słowa, ale z panią burmistrz już kilkakrotnie są udokumentowane kłamstwa już niestety były. Więc teraz proszę wyjaśnić, proszę powiedzieć dzisiaj, czy dzisiaj dopiero złożony został wniosek o przebudowę? Dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę zastępca burmistrza. Panie Piotrze, bo pan jest znanym już radnym z tropienia wielu nieprawidłowości, to chyba nie jest obraza żadna. Tylko problem w tym, że mało z tego się potwierdza, ale to my sobie to ustalimy już kiedy indziej. I w związku z tym bardzo pana proszę, pozostańmy przy tym, że odpowiemy na piśmie. A jeśli chodzi o Annę, to rzeczywiście to jest dobry pomysł. Spotkajmy się w poniedziałek. Ja sprawdzę tylko i potwierdzę panu telefonicznie, czy będziemy mogli przyjechać. Ja myślę, że tak. Ja już tam byłem, będąc na jarmarku na tej drodze, sprawdzić tą skrzynkę i rzeczywiście to wygląda no źle, tak? I tylko pytanie, to też pan doskonale wie, no musi być geodeta, tak? Muszą być punkty geodezyjne, bo to sobie tak pojedziemy i powiemy, że to źle stoi, tak? No tu konkret musi być i teraz poprosimy tego właściciela terenu, żeby nam pokazał, jeśli będzie w stanie słupki geodezyjne, a jeśli nie, no to pewnie będziemy musieli coś takiego wykonać.
Dziękuję. Proszę bardzo, owocem pan Piotr, radny Wiktorowski. Może chociaż ja króciutko, panie przewodniczący, dziękuję bardzo. Ja króciutko tylko, panie burmistrzu, może chociaż z jakimiś mapami konkretnymi, bo tutaj zarysy według tej mapy, którą ja mam, to ona akurat nie mówi o tym, że na przykład ten teren prywatny został zajeżdżony. A panie burmistrzu, jeszcze jedno z tym tropicielem, to znaczy się nie, mi się wydaje, że wykonuję tylko te obowiązki i mandat tego radnego, a tropicielem nie jestem. Ja powiem panu burmistrzowi tylko, że za takie właśnie moje postępowanie jako radnego, to ja miałem już bardzo mocny, taki nieprzyjemny przykład, z którym, nie wiem, strona jakaś przeciwna, opozycyjna chciała mnie utemperować, że podała mnie do prokuratury. Mikrofon. Panie radny, proszę włączyć mikrofon. Że uczestniczyłem w sesji Rady Miasta i wyłudziłem od gminy 220 zł i po prostu prokuratura chciała przeciwko mnie postępowanie. Więc wie pan co, ja też mam troszeczkę takie właśnie za te moje, takie jak pan powiedział, tropiciela, nie tropiciela, ale wykonywanie tego mandatu radnego, troszeczkę takich prywatnych, bardzo dużych, nieprzyjemnych spraw na co dzień. Także niech pan nie myśli, że ja jakoś, nie wiem, robię to ad vocem jakimś czy coś specjalnie, po prostu państwo chyba po drugiej stronie próbuje uciszyć takiego radnego, moim zdaniem niewygodnego i dlatego tak się wszystko dzieje. Dziękuję bardzo. Już króciutko. Dziękuję. Panie Piotrze, tak, materiały zbierzemy wszystkie, jakie mamy, jakie są dostępne, a to, o czym mówiłem, to pan wie i ja wiem doskonale, także nie musimy się tam przekonywać. Proszę bardzo, pan radny Andrzej Kaszkowski. Mistrzu, ale czy to tak ciężko odpowiedzieć na takie pytanie, jak zadał radny Wiktorowski, kiedy był złożony wniosek do starostwa na temat przebudowy tego przedszkola? Czy to jest tak ciężko odpowiedzieć? Dzisiaj mamy omawiać tą uchwałę, mamy nad nią głosować. A odpowiedź tak czy nie, czy to jest taka ciężka odpowiedź, tego nie można sprawdzić i udzielić jej od dzisiaj, tylko trzeba czekać 14 dni czy tam 20 dni na odpowiedź? Panie burmistrzu, no to już naprawdę, to już zakrawa, no nie wiem na co. Dziękuję. Dziękuję. Pan zastępca burmistrza chciałby ad vocem? Ja już udzieliłem odpowiedzi. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo, radna Aldona Pańska. Szanowni Państwo, ja do wszystkich Państwa. Wiem, że stog jest bardzo ważny i bardzo go chcemy mieć, ale uważam, że byt ludności, byt mieszkańców to jest podstawa. I tutaj nikt mi nie powie, że Świerkowa i pozostałe ulice nie jest bardzo, bardzo ważna dla nas, mieszkańców, i tak samo Jarkowice czy Miczkowice. Woda, bez wody nie ma życia. Dzisiaj większość ludzi pobudowało sobie studnie. Taka jest prawda, na własny koszt. Na moim terenie na przykład. I tak jest jeszcze spora grupa ludzi, którzy chętnie przyłączą tej wody, bo im brakuje. Ja nie wiem, czy nie możemy zrobić nawet aneksu do projektu. Myślę, że możemy. I wodociąg, który już istnieje, który nie jest zagospodarowany do końca, połączyć z tą drugą nitką, drugą częścią, po prostu zrobić, mówię, aneks do projektu, który już jest. Pani radna, ja tylko chciałam powiedzieć, że pan mówił, że są w projekcie Polski Ład ujęte Jarkowice i Miśkowice do sieci wodociągu. Tak, pani zastępca burmistrza? Okej, ale mi chodzi o ten stół, bo cały czas wojujemy, a trzeba sobie powiedzieć. Ale tutaj nikt nie wojuje, pani radna, my mieliśmy spotkanie już niejedno, ustaliliśmy coś po prostu i idźmy w tym kierunku, który już ustaliliśmy. Okej, okay, ale chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że w przypadku naszych Miszkowic i Jarkowic jest na dole zbiornik wodny, zbiornik Bukówka, który ściąga wody z górnych części i prędzej czy później ci ludzie na górze będą musieli się przyłączyć, bo nie będą mieli nawet w swoich studniach wody. Chciałam po prostu to podsumować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do pana zastępcy burmistrza? Ja jeszcze mam taką tutaj jedno pytanie, bo chciałem do pana zastępcy jak gdyby doprecyzowania. Kto jest gminnym komendantem z Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Lubawka? Nic się nie zmieniło. Pan Migdalski. Jeśli pan Migdalski. Gminnym, tak? Tak. Przepraszam, bo pan mówi tutaj, nie, gminnym komendantem jest pan oczywiście Piotr Rybak. Mhm.
Bo tutaj to mnie może pan Wiktorowski by wspomógł, bo przepraszam, ale tutaj naczelnicy, komendanci gminy, komendant, który pełni, to jest Piotr Rybak. Dobrze, tutaj pan radny Wiesław chciał wspomóc, także bardzo bym prosił, żeby rozwiać te wszelkie wątpliwości. Żeby rozwiać wątpliwości, jak się będzie, co innego jest gminna ochrona przeciwpożarowa, a co innego jest związek. Związek Ochotniczy Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej. I na tym etapie, na poziomie gminnym, komendantem jest na tą chwilę jeszcze, bo za chwilę będzie zjazd gdzieś końcem chyba kwietnia czy października. W październiku będzie zjazd gminny, także na tą chwilę jest komendantem związku, gminnym komendantem związku jest druh Ryszard Migdalski, a komendantem ochrony przeciwpożarowej, czyli to, za co gmina na podstawie, na umowy zlecenia. Nie, umowy zlecenia, tak, ale to jest po prostu, to jest uchwała, ustawa o ochronie przeciwpożarowej, która nakłada jako zadanie własne gminy ochronę przeciwpożarową, także tutaj jest komendantem ochrony przeciwpożarowej pan Piotr Rybak, a komendantem gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych jest druh Ryszard Migdalski. Dobrze, dziękuję, także mamy już wszystko wyjaśnione. Dziękuję bardzo. Zarządzam 15 minut przerwy.